Was bardzo ciepło i serdecznie w kanale Wyższe Sfery. Witam wszystkich amatorów nocnych eskapad i dobrego jedzenia. Tematem dzisiejszego materiału będzie kwestia bardzo istotna dla przyszłości naszego kraju, a mianowicie będzie nią zaopatrzenie w energię elektryczną, w energię ekologiczną. Kwestia bardzo istotna w Europie, w której się znajdujemy. Unia Europejska robi co może, ażeby wymuszać na krajach członkowskich większy udział tejże czystej energii w ogólnym rozrachunku. No i Polska, chcąc nie chcąc, też się musi do tego dostosowywać. Majestatyczne, prawda? Obejdziemy sobie teren dookoła. Potem rzucę Wam garść różnych faktów na temat turbin wiatrowych, jak fachowo się nazywa wiatraki. Poza tym zwróćcie uwagę, jaki to jest piękny teren. Ktoś stawia, wybierając miejsce do postawienia wiatraka, być może obok kwestii wietrzności kierował się też aspektem estetycznym, bo teren jest przepiękny. Słoneczko nam jeszcze świeci, wiosna już pełną gębą, chociaż noce są jeszcze takie niepewne. Ja tak trochę idę tak trochę z boku, tak trochę od flanki, bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia, czy i jak teren takiego wiatraka jest w jakiś sposób chroniony. Podejrzewam obecność kamer, nie wiem jak z czujkami ruchu. No słuchajcie, no robiąc biwaki w takich miejscach, no trzeba też wykazywać się jednak pewną dozą ostrożności. Teren nie jest ogrodzony, nie ma żadnych tablic, nie robimy tutaj nic złego. Okej, z tyłu jak... Wow. Z tyłu jak dobrze widzę, żadnych kamer, nic tu się nie dzieje. Wow, ale powiem Wam, tak blisko wiatraka jeszcze nie byłem. I na pewno to też słyszycie ten hałas. Dobra, jaki jest w ogóle sens tego naszego materiału? No sens jest taki, iż jak wiecie, w Polsce prawodawstwo odnośnie wiatraków mocno ograniczyło swobodę w ich stawianiu. Według niektórych wręcz rozwój tejże energii został zastopowany. No między innymi politycy twierdzili, iż lokalne społeczności obawiały się negatywnego wpływu wiatraków na ich funkcjonowanie. Tam podobno kury przestawały się nosić, krowy mleka nie dawały i tak dalej. No i my przeprowadzimy taki eksperyment. Będziemy pogrącami mitów i spędzimy sobie noc w bezpośredniej bliskości tegoż wiatraka, tejże turbiny wiatrowej. Tak blisko, jak to będzie możliwe. I no, będziemy takimi królikami doświadczalnymi. Sprawdzimy, czy spędzenie czasu tutaj pod tym wiatrakiem wywoła w nas jakieś efekty negatywne. Czy będziemy odczuwali jakieś zdrowotne dolegliwości, czy może nie z tych rzeczy. Jakoś miarodajne to będzie, no bo generalnie no nikt nie mieszka w bezpośredniej bliskości wiatraku. Więc ten wpływ, jeżeli jest jakiś negatywny, to jest na pewno dużo mniejszy niż będąc w bezpośredniej bliskości. No, czyli przeprowadzimy taki eksperyment. Przy okazji oczywiście zrobimy sobie to, co najbardziej lubimy, czyli biwak. Szumi, to jest dość znacznie słyszalne. Dobra, podchodzimy, zobaczymy jak blisko można podejść. Czy coś się tutaj będzie działo, czy może nagle z tej budki przed nami wyskoczy ochroniarz. Powie stop. Zdemaskowany jesteś, kolego. No i nie miałbym nic na swoją obronę. Podchodzimy, kamer nie widzę. Mówię, kamery są od przodu, z tyłu tutaj kamer brak.
Podchodzimy. Jesteśmy całkiem blisko. Majestatycznie to wygląda, powiem wam. Jesteśmy centralnie pod łopatami. I teraz wyobraźcie sobie, łopata się odłamuje i leci sobie w dół. No, to byłoby zakończenie naszej kariery. Kariery YouTube'owej i ogólnie, ogólnie życiowej. Ale miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie.
obozowisko rozstawione. Wybrałem takie miejsce, które wydaje mi się optymalne. Z jednej strony chroni nas przed widokiem z tej strony drogi, która nam biegnie. No tutaj trochę chroni nas ta budka, to jest chyba komora trafo. Piękny widok. Piękny widok. No i główny aktor tego materiału. No jak słyszycie, ruch tutaj mamy. Ruch jest większy niż myślałem. Także ja tak trochę jak taki komando zmieniam miejsce położenia. Auto przejeżdża. Jest na wysokości tych krzaczorów. Ja się też przemieszczam. Ja się też przemieszczam. Nie chcę się rzucać w oczy. Pojechał sobie samochodzik, niech sobie jedzie. Dzisiaj na tymże biwaku z nowości, no główną nowością będzie sposób budowy schronienia. Mianowicie, o matko, znowu, no i tak co chwila samochód za samochodem, czekajcie, komandowskie manewry, nie widać, nie przemieszczam się razem z nim, względem niego. Pojechał, ja za krzaczorami. Pojechał, jedź sobie, kierowco, nie zwracaj uwagi tutaj na nas. Ten wiatrak widziałeś milion razy, nie musisz się rozglądać. Okej, mamy tak, plecak, Texar, 85 litrów. No i co do schronienia, co do łóżeczka. Mamy prawdziwe łóżko turystyczne, Decathlon Quetcha, Cambed, Basic. Materiał z unboxingu jakiegoś tam wstępnego testu możecie znaleźć na playliście. No i tak, mamy łóżko. Dalej mamy kolejną warstwę. Mata samopompująca Fjord Nansen. Do tego trochę przywrażliwione się staje przez samochody jeżdżące. Do tego znana i lubiana norka Snackpack Stratosphere. W środku śpiwór Snackpack Nautilus. Poduszka John Adventure. No i mamy jeszcze, no to chyba dla was będzie nowość, mam jeszcze wkładkę też Fjord Nansena, bo tejże nocy ma być całe zero w porywach do 1 stopnia, czyli nie za wiele. Nie za wiele. Okej, czyli jeszcze raz tak się prezentuje moje schronienie. Dość wydaje mi się fajne i oryginalne. Do tego znany i lubiany stoliczek, też Decathlon. Krzesło Primal Gear. Sprawdzona na poprzednim biwaku świeca awaryjna Piran. Tak jak zapowiedziałem wtedy, taki przedmiot chcę mieć na każdym biwaku. Kuchenka spirytusowa. Co tam dalej? Z herbat. Mamy francuską markę. Nie jestem pewien, jak się czyta. Janat Paris. Nazywa się Everest Chai. I to jest herbata cejlońska w połączeniu z nepalską i szczypta przypraw korzennych. To będziemy pić dzisiaj. Coś tam pewnie jeszcze wypijemy. Jak zawsze śniadanie, obiad zjemy sobie jutro. No i tak to się przedstawia. Myślę, że całkiem fajnie. Myślę, że całkiem nieźle to wygląda. Jeszcze raz sobie podejdźmy. Nasze obozowisko. Turbina wiatrowa. Z każdą minutą światła słonecznego jest coraz mniej. Słyszycie ten szum? No ja słyszę, wy zapewne też. Piękny zachód słońca, tutaj komora trafo. Od frontu wejście do wieży, ale tak jak mówiłem, kamera pewnie nie jedna. Pamiętam nie latać kamerą. Nie latam. Stabilnie, proszę bardzo, 360 stopni. Piękna okolica, piękna. Dobra, kochani. Ja sobie usiądę. Trochę pogadamy. W końcu. Można usiąść, zebrać siły. Dobra, kochani. Nie wiem jak wy, ja do tej pory o wiatrakach zwanych turbinami wiatrowymi przygotowałem się, jestem przygotowany. O turbinach wiatrowych wiedziałem niewiele.
głównie informacje potoczne. Co to jest za urządzenie? Generalnie urządzenie, które energię kinetyczną wiatru zamienia na pracę mechaniczną w postaci ruchu obrotowego wirnika. No, dosyć zrozumiałe. No i ta turbina jest zasadniczym elementem całości, jaką zwiemy elektrownię wiatrową, tak? No i takie główne elementy turbiny wiatrowej, które będzie można zaobserwować na żywo, zaraz za nami słychać pracuje wiatrak. No to tak, z głównych elementów turbiny to jest fundament, wyjście do sieci elektroenergetycznej, wieża, drabina wejściowa, uwaga, trudne słowo, serwomechanizm kierunkowania elektrowni. Nie mam pojęcia, co to jest. Jak jest jakiś elektryk, energetyk, to niech w komentarzu napisze. Gondola, wiatromierz, no łopata wirnika, wiadomo. Wyróżniamy turbiny o pionowej osi obrotu, turbiny śmigłowe o poziomej osi obrotu. No i z takich ciekawostek, w Polsce najwyższy wiatrak ma 160 metrów i długość łopaty wirnika wynosi, uwaga, 50 metrów. 160 metrów najwyższy wiatrak w Polsce, który ma łopatę o długości 50 metrów. Robi wrażenie. A w ogóle najwyższy wiatrak na całym świecie występuje w południowo-wschodnich Niemczech, u naszych zachodnich sąsiadów. I tu wysokość wynosi 246,5 metra. Z ciekawostek. Wybaczcie, że tak czytam, ale chyba lepiej, że tam jakieś podam wam konkretne informacje, niż tak bym gadał bez sensu i od rzeczy. A żeby wiatrak uzyskiwał w ogóle jakąś tam jakąkolwiek ekonomiczność, żeby się opłacało go stawiać, jego wysokość musi wynosić co najmniej 45 metrów. Co najmniej 45 metrów wysokości. No i taka ciekawostka. Coś nam jedzie, ale już nie zamierzam się przemieszczać. Mam to gdzieś, nic złego nie robimy. I uwaga, ciekawostka. W 2020 roku wiatraki dostarczyły 5,9% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną. No i ten udział rośnie. Z ciekawostek, pierwsza farma wiatrowa powstała już w powstała w 1980 roku w USA. Czyli już trochę już na świecie wiatraki istnieją. Z dalszych ciekawostek, średnia prędkość obracających się łopat to jest 2,8 metra na sekundę w sezonie letnim i 3,8 metra na sekundę w zimie. No i co do wpływu wiatraków na środowisko, na ludzi, no wpływ ten, wbrew temu, co niektórzy chcieliby myśleć, ten wpływ jest. I to jest to wpływ dość szeroki i złożony. Na przykład 80% całej masy wiatraka stanowią metale, no ale pewną część też turbin wiatrowych stanowi coś takiego, co się nazywa neodym. Neodym jest to, o ile mi się dobrze wydaje, metal ziem rzadkich, głównie wydobywany w Mongolii. No i tamto wydobycie powoduje potworne skażenie środowiska. Także to już jest ten pierwszy wpływ. Z wpływów dalszych negatywnych słyszycie, wiatraki emitują hałas. I tutaj też możemy podzielić hałas taki wprost słyszalny dla człowieka, tak jak ja teraz słyszę za sobą i pewnie wy, ale też jest, nigdzie nie uciekł. Niesamowita perspektywa. Patrzę z dołu, widzę nad sobą centralnie te kręcące się łopaty. To jest fajne doświadczenie. Ale też generują hałas w postaci infradźwięków, czyli generalnie niesłyszalny, ale mający wpływ na organizmy ludzkie. Do tego efekt stroboskopowy, efekt migotania cieni. To dla takich osób wrażliwych może ten wpływ być negatywny w takiej postaci.
łopaty wirnika tnął powietrze z prędkością, uwaga, powyżej 150 km na godzinę. No i jest to, co oczywiste, potworne zagrożenie dla ptaków, dla nietoperzy. Okazuje się, że farmy wiatrowe morskie niekiedy są stawiane na trasie przelotów ptaków. I tutaj ciekawostka, niektóre ptaki są na tyle inteligentne, że tą trasę sobie potrafią zmodyfikować, że bezpiecznie omijają daną farmę. No i wtedy jakoś tam nie ma to wpływu na niego, na te ptaki negatywnego. Tyle, że wydłużenie tego szlaku przelotu powoduje, iż spalają więcej kalorii, czyli zużywają więcej zgromadzonego tłuszczu. No i to też się może negatywnie odbić, tak? No zwyczajnie sił na dolecenie do celu tam niektórym słabszym osobnikom może zabraknąć. Czyli wpływ wiatraków istnieje. Istnieje wpływ ten, jest wieloraki, wielopłaszczyznowy, zużywane materiały, proces produkcji, emitowany hałas, jeszcze wibracje, które też są odczuwalne. No i wiele, wiele innych. To z takich głównych elementów. Posilimy się Garage Energy Mango and Guarana Seth and Riley's piwo 0% z kofeiną, czyli połączenie energetyka i piwa. Ja pierwszy raz z czymś takim się spotkałem, zobaczyłem to na półce sklepowej. No nie mogłem się oprzeć. Bezalkoholowy, energetyzujący napój piwny o smaku mango z dodatkiem kofeiny i ekstraktu z guarany, pasteryzowany, alkohol 0,0. Zawiera cukier substancję słodzącą. Ze słodzikami jestem ostrożny, ale tutaj, jak czytamy, tym słodzikiem są glikozydy stewiolowe, czyli niegroźne i w dodatku smaczne, bo na przykład napoje słodzone aspartamem, jak dla mnie, są smakowo nie do przyjęcia. No plus ten jeszcze aspekt, zdrowotny. Posilimy się batonikiem proteinowym Bar On Energy for Training. Trenować? No będziemy, co będziemy trenowali? No będziemy trenowali pozostanie przy zdrowiu, śpiąc pod wiatrakiem. Protein 27%, białko serwetkowe, karmel, orzeszki. No to mamy tak. Rzućcie tam sobie okiem jakieś takie drobiazgi. Przydatne. Jednak bez stolika to jest słabo. Poprzedni biwak na cmentarzu był dość trudny bez tego elementu. Mamy wodę, mamy paliwo do kuchenki, mamy świecę pirana. Jeden z widzów potwierdził, iż jest to firma produkująca wyroby no, w dobrej jakości. Ja mówię do tej pory, co do tej pory mam pirana, kuchenkę turystyczną w wersji dużej. Mikrokuchenkę Small, ona jakoś tam się nazywa. Też jest materiał, jest unboxing. Też w kilku biwakach ją wykorzystywałem. No i teraz mam tą świecę awaryjną. To jest coś takiego. Daje zaskakująco dużo światła i też trochę ciepła. No i poza tym mówię, ja ją traktuję, tu też sobie możecie rzucić okiem, ja ją traktuję jako takie mini ognisko w sytuacji, kiedy normalnego ogniska nie możemy rozpalić z jakiegoś powodu. Więc to jest naprawdę sympatycznym elementem. Chcę Wam jeszcze pokazać tutaj w bezpośredniej bliskości. Okazuje się, iż mamy tutaj jakiś zagajniczek. W ogóle piękna okolica, no wiem, że się powtarzam, ale jest naprawdę urokliwa. No i zachód słońca. Mega, naprawdę mega. Tak, ten widok będziemy w tym materiale widzieć dość często, bo z jego powodu tu jesteśmy. Słoneczko zachodzi. No i uwaga, tu sobie przemieszczamy się wzdłuż tego zagajniczka. Wchodzimy trochę głębiej. Wchodzimy głębiej. I co widzimy?
Widzimy oczko wodne. Postaram tam się trochę wejść. Także kochani, mamy nawet wodę na podorędziu. Fajne odkrycie. Bardzo miłe odkrycie. Nie latam kamerą, pamiętam. Być może mam przeczucie, iż to może być do tej pory jeden z najfajniejszych naszych biwaków. Muszę wam podzielić się z wami tą myślą i tym przeczuciem. Jakieś mam takie wrażenie, że on taki będzie. Jedyne, czego się możemy obawiać, no tej nocy. Temperatury mają być, no naprawdę mają być niskie. Nominalna, jak mówiłem, 0,1, ale jest też ostrzeżenie meteorologiczne, że przy gruncie nawet do minus tam kilku stopni może spaść. My mamy śpiwór. On ma parametry do komfort chyba do 3, ekstremum do minus 2. No ale będziemy izolowani tą matą samopompującą, jest wkładka do śpiwora. Ja mam też bieliznę termoaktywną, no myślę, że jakoś damy radę. Może tu, też a propos tej kwestii, doczytałem, iż no to może nie w przypadku, kiedy jest jedna turbina, ale w przypadku tych farm wiatrowych, gdzie tych turbin jest wiele, to ta praca łopat powodująca turbulencję też powoduje lokalny wzrost temperatury, co ciekawe. Więc ja nie miałem pojęcia, że wpływ tych cosiów, które widzicie, jest tak złożony i szeroki. Naprawdę nie miałem pojęcia. Też oglądałem program dokumentalny o wysokościowcach, którzy generalnie no, konserwują te turbiny. Są tam uzbrojeni w liny, w uprzęże. Wchodzą sobie do środka, tam w środku w wieży są schodki, tup na górę. No, tam sobie znajdują się, wtedy chyba się gondola nazywa, tam na samej górze. No i gdzieś tam tymi linami się spuszczają, jakieś tam, nie wiem, wykonują swoje czynności przy tych łopatach. No to naprawdę trzeba być odważnym, żeby to robić. Jeszcze raz może podejdźmy, może jeszcze trochę bliżej. Cholera, ryzykujemy tutaj zdemaskowanie, nie wiem, przyjazd jakiejś specjalnej grupy ochrony. Nie, właściwie na górze jest jakiś element. Ale to nie jest kamera, to jest jakaś tam antena z tego, co widzę. No właśnie, ciekawe, czy i jak takie obiekty są chronione przed jakimś tam przed ingerencją z zewnątrz. No i znowu coś jedzie. No, trzeba się przyzwyczaić. Droga jest zaraz obok.
dłuższa obserwacja pracy tejże turbiny uzmysłowiła mi źródło poszczególnych dźwięków emitowanych przez tą konstrukcję. No i słyszymy wyraźnie, jak łopaty przecinają powietrze, gdy znajdują się właśnie najbliżej nas w tej dolnej wysokości. Takie szu, szu. Słyszycie, mam nadzieję. Słychać w środku chyba pracę tego, nie wiem, całego wirnika tam w środku, tych przekładni. No i będąc tutaj, słysząc to z tej odległości osobiście, można dać wiarę, iż ten hałas nie jest tylko taki jednowymiarowy, tylko też składają się tam też te infradźwięki, jakieś tam inne takie na pierwszy rzut ucha niesłyszalne, ale jednak docierające do ludzi. I też, co ciekawe, ponoć te infradźwięki to są jakieś tam fale długie. Przepraszam za mój brak może fachowego słownictwa i wiedzy, ale te fale długie są na tyle dobrze penetrują przestrzeń, że nawet ściany betonowe ponoć nie są dla nich barierą. Więc no właśnie, czy obecny rząd słusznie zrobił, wprowadzając taką legislację, która w zasadzie zablokowała dalszy rozwój wiatraków, czy może jednak wylał dziecko z kąpielą, przesadził. No i efekt jest taki, że mamy obecnie w Polsce najdroższy prąd w całej Europie. A jak w ostatnich dniach produkcja prądu z fotowoltaiki była na rekordowym poziomie, to te sieci energetyczne, zakłady energetyczne, ci główni gracze po prostu odcięli jakby możliwość odbioru tej energii. No bo zwyczajnie mamy sieć przesyłową, przestarzałą, niedoinwestowaną, która nie radzi sobie z dużą ilością energii. Więc o ile w innych krajach, jak jest dużo produkcji czystej energii, to wręcz się dopłaca takim producentom, no to u nas się nie dopłaca, a jakby zamyka się możliwość dostarczania tej energii. No i tak jak wspomniałem, no efekt jest taki, że mamy obecnie najdroższy prąd w całej Europie. Więc jaka jest wasza opinia? A może z tym wrażeniem opinii poczekajmy do rana, kiedy właśnie sobie, kiedy spędzimy tutaj noc w bezpośredniej bliskości wiatraka i zobaczymy, co się okaże rano. Czy może obudzimy się, nie wiem, z potężnym bólem głowy, z zawrotami, z palpitacjami serca, nie daj Boże. Czy może obudzimy się pełni werwy, sił, energii i się okaże, że praca wiatraka ma pozytywny może wpływ akurat na... Kochani, coś się dzieje. Wiatrak wyraźnie przyspieszył. I nie wyglądało to tak, jakby to było bezpośrednio spowodowane większą siłą wiatru. Dziwne. Herbata zaparzona. Tutaj świeca pirana nas grzeje. Proszę bardzo. Ale to było, z tym wiatrakiem to było dziwne. Tak jakby nagle drugi bieg wrzucił. Może mi się tylko wydawało. Może tam w górze wiatr rzeczywiście zwiększył swoją siłę. Tylko tutaj tak nie jest to odczuwalne.
Ciekawe jak tam, jak nasze posłanie da radę przy tej niskiej temperaturze. No wygody się nie obawiam, bo i matta samopompująca i łóżko to nie jest codzienny zestaw najczęściej spotykany na biwakach, umówmy się. Zobaczymy. Do odważnych świat należy, jak to się mówi. Ten mieszek kieszonkowy, który Wam prezentowałem w poprzednim materiale, piwak nad zalewem, naprawdę robi robotę. Naprawdę cholernie przydatna rzecz. To taka rurka teleskopowa rozkładana. Dmuchamy sobie z szerszego końca. Węższy koniec emituje silny strumień powietrza, który roznieca nam ogień. Dzięki temu włosy mamy całe, brwi nie popalone. Naprawdę, bardzo pomocna rzecz. Bardzo polecam. Ognisko nam się, takie mini ognisko. Widzicie, jest to bardziej taka rodzaj takiej kuchenki turystycznej. Dzięki temu nie palimy ognia bezpośrednio na podłożu, tylko na takiej stalowej konstrukcji, która ma dno, ma boki. Więc podłoże jest bezpieczne, taki ogień pod kontrolą. Co do naszego tutaj przyjaciela. Poczekajcie, zgaszę oświetlenie. Może będzie lepiej widać. O, widać. Albo i nie widać. W każdym razie nie miałem pojęcia, iż praca tych łopat jest tak, znaczy zmienia się tak często i płynnie. Bo raz się obracają z dosyć dużą prędkością, potem zwalniają, potem się zatrzymują, potem nagle znowu ruszają. Jest to dużo tych zmian w pracy tych łopat. Nie zdawałem sobie sprawy, że one są na tyle. No, że są tak, jak to powiedzieć, no, w sensie wydawałoby się, że jest to konstrukcja, która tyle waży, że ta siła bezwładności, jakby ta inercja, używam mądrych słów, powiem wyjaśnić, o co mi chodzi, ale mam nadzieję, że łapiecie, w sensie, że ta praca tak często i można powiedzieć łatwo zmienia się. No właśnie, wy nie widzicie, ja widzę, przed chwilą były praktycznie w bezruchu i nagle zaczynają sobie pracować. Jakby bez żadnego wysiłku, jakby nie ważyły właśnie. No, nie mam pojęcia, ile takie łopaty ważą, ale nawet jeśli to jest jakiś rodzaj kompozytu, to i tak ta waga musi być znaczna. A wydaje się właśnie ta ich praca taka płynna, wydaje się jakby nie ważyły praktycznie nic. No i zapewne tak też są zbudowane, ażeby móc łatwo być wprawione w ruch. O, chyba powiedziałem mniej więcej czytelnie, o co mi chodzi. Poza tym na niebie mamy, to jest, nie wiem, albo to jest Jowisz, albo to jest Wenus. Stawiam na Wenus, ale pewności stuprocentowej nie mam. Zaraz wam poświecę nieco bardziej na turbinę, tylko widzę, iż coś się zbliża. A teraz na szczęście, jako że mamy porę nocną, światła z daleka dają nam znać, iż coś się zbliża. Możemy tutaj trochę ten ogień sobie
sobie zamaskować. Co te szczenie? O, tutaj zasłaniam kłodą, żeby być mniej widocznym. Pojazd wyraźnie zwolnił. Czymś się zainteresował. Jedź sobie dalej, panie kierowco. Nic tu się ciekawego, absolutnie nic tu ciekawego się nie dzieje. No nie, on chyba po prostu miał takie tempo. On po prostu tak zwyczajnie powoli jechał. No, temat kierowców też sobie kiedyś poruszymy. Zrobimy sobie biwak, nie wiem, biwak na parkingu, o, na przykład, sobie pogadamy o kierowcach. Dobra, pojechał pan kierowiec. Żyjemy naszej mocarnej latareczki. Przepraszam, nic nie widać. Nic nie widać, zaraz to się zmieni. Jedziemy sobie w stronę. O, tamto światełko to jest właśnie nasz wiatrak, nasza turbina wiatrowa. Mam prośbę, posługujmy się terminem fachowym. Już nie jesteśmy amatorami w tej kwestii. Już dzisiaj dowiedzieliśmy się tyle o tych turbinach wiatrowych. Już jesteśmy prawie że ekspertami. Okej, okay, nic tam się nie zbliża, nic się nie zbliża, dobra, jedziemy. O, i w górę, w górę, w górę, w górę. O, widzicie? Teraz praktycznie stoję w miejscu, aby za chwilę bez jakiegoś tam problemu, oporu sobie zaczął. O, to teraz widzicie, tak? Stałem w miejscu, a nagle sobie praktycznie bezgłośnie zaczynają tą pracę. Bezgłośnie to nie jest. Zmiana ich pracy jest słyszalna. I to słyszalno dosyć dobrze z tej odległości, gdzie ja jestem. Nasze obozowisko. Nasze łóżko. Prawdziwe łóżko. Tutaj wykorzystałem taką właśnie kucheneczkę. To jest też polskiej firmy. Survival Kettle bodajże. No jakoś tak. No i tak to się, kochani, prezentuje, tak się biwakuje w niecodziennych okolicznościach przyrody. Chociaż gdyby odjąć stąd ten wiatrak, to okoliczności są jak najbardziej wskazane do biwakowania, bo jest fajnie, jest dużo przestrzeni, jest las, jest jakiś zagajniczek, jest woda. Jest naprawdę sympatycznie. Proszę bardzo, jeszcze raz w całej okazałości. O, a teraz sobie praktycznie znowu stanęłem. Także tak. Nie muszę mówić, że puls mam 100 na 200. O, widzę sprawcę. Tylko światła się odbijają. Ale nie wiem, co to jest, sarna? Nie widzicie. Oczy się odbijają. Pójdę, zobaczę. Nie będzie mnie tu w nocy coś straszyło. Jezu, ale jak się przestraszyłem. Boże drogi. Tak, poleciało. Możliwe? To sarna, żeby wydawała takie odgłosy? Mój Boże, ale mi strachy napędziło. Więc tak, mały update. Jest w pół do pierwszej. Ja się tutaj grzeję ustawicznie przy tym średnim, jeśli nie powiedzieć, małym ogniu. No, jest zimno. Temperatura wyraźnie spadła. Tutaj co chwila podchodzi to zwierzątko, które wcześniej słyszeliście. Nie wiem, czy jakiś wściekły jelonek, czy Bóg jeden wie co. Ale no, wiatrak jak stał, tak stoi. Ale co innego chcę wam pokazać. Warto było posiedzieć.
do tej późnej godziny, bo mianowicie na horyzoncie mamy wschód księżyca. Wow, coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Jest krwisto-czerwony. Kamerze tego nie widać. Krwisto-czerwony i olbrzymi. Coś niesamowitego. Wybaczcie, że ręce mi drżą, ale jest zimno. Jest zimno. Ja już w łóżku. Jak się umościłem w tej wkładce, w śpiworze, jeszcze w tej warstwę zewnętrzną norki, no to troszeczkę cieplej się zrobiło. Mam nadzieję, że ten stan się utrzyma. Jak widzicie, albo nie widzicie, no już tutaj jestem w łóżku, stolik i tak dalej. Wściekły jeleń chyba sobie gdzieś poszedł, ale stracha mi skubany napędził niemało. Uzmysłowiłem sobie, iż prawdopodobnie zapomniałem posiłku na jutro. Więc prawdopodobnie naszym posiłkiem jutro będzie kawa. No cóż, bywa i tak. Nade mną piękne, bezchmurne, rozgwieżdżone niebo. Za mną wiatrak. Non-stop dochodzą z niego odgłosy, nawet jak łopaty nie pracują. Jest wyraźny szum, tak jakby trochę porównywalny jak wentylatory chłodzące w komputerze czy w laptopie. Takie pierwsze jest wrażenie. Temperatura no niska. 0,1 miało być, ale przy gruncie odczuwalna to myślę, że i może być troszeczkę niższe. Miejmy nadzieję, że nie zmarznę, że będzie ok. No i w sumie najważniejsze, jak spędzimy tą noc w sąsiedztwie wiatraka. Czy potwierdzimy jego negatywny wpływ na ludzki organizm, czy może nie. Czy będzie neutralny, czy może będzie pozytywny. Zobaczymy. Ocenimy to, oceniając nasz stan rano po przebudzeniu. Dziękuję za komentarze, za polubienie, za subskrypcję. Zawsze każdy przejaw jakiegoś kontaktu z waszej strony jest dla mnie czymś fajnym, czymś pożądanym. Mam nadzieję, że to się nie zmieni i mam nadzieję, że ten wściekły jeleń nie będziesz mnie tu straszył i podchodził. Okej. Wszystkiego dobrego dla was, spokojnej nocy. Ja tutaj pilnuję wiatraka, albo wiatrak pilnuje mnie. Widzimy się rano, wszystkiego dobrego, pa, pa. Dzień dobry. Mamy godzinę 6:40. I mamy nowy dzień. A ja miałem tuż nad samym ranem przedziwny sen. O matko, ale taki dziwny. Może wam potem opowiem. Jeden z widzów, nie, chyba Wicka, zadała mi pytanie, skąd inspiracja, czemu to robię. No i wiecie co? Odpowiedź jest właśnie ta. To jest właśnie odpowiedź. Muszę mówić? Dobra, powiem tyle. Ten moment przebudzenia. Kiedy witamy nowy dzień i mamy taki widok jak teraz. Będąc w mieszkaniu, w domu, nie doświadczymy tego. Nie ma szans. A jeszcze mogę wam powiedzieć, już o godzinie 3:50 już jest widno. Stałem oczywiście na siku i tam, gdzie pokazuję, następował wschód słońca.
a po przeciwnej stronie na niebie jeszcze wisiał księżyc. Niesamowite to było. Przepraszam, że nie nagrałem. W tamtych warunkach oświetleniowych pewnie i tak by niewiele było widać, ale było cudownie. I nawet wybaczam do siku. Noc generalnie ok. Były dwa przebudzenia, ale to nie problem. Sprawdźmy, czy tam z tyłu nic się nie zmieniło. Stoi nasz bohater. O matka. A jak słońce już mocno świeci o tej godzinie, no to jednak już wiosna zaawansowana, tylko żeby te noce jeszcze były takie wiosennie zaawansowane. Stopy trochę zmarznięte, ale ruszam, są. Odmrożeń chyba brak. No to co myślicie? Warto takie rzeczy robić do takich widoków? Tak się wczoraj grzałem przy ognisku, że sobie ręce uwędziłem. Co do snu, działo się to, nie wiem gdzie, gdzieś w terenie. Znaczy w terenie, jednocześnie nie w terenie. Taki teren pół niemiejski, pół miejski. No i w każdym razie byłem z jakimś dzieciakiem, nie swoim, ale to był chyba jakaś tam w miarę bliska mi osoba i z jakiegoś powodu miałem go asystować, dostarczyć do gabinetu psychologa bodajże. No i tylko co ciekawe, no ja byłem w pełnym wyposażeniu biwakowym i dotarliśmy do tego gabinetu. To był środek nocy z jakiegoś powodu. Poczekaliśmy tam na swoją kolej. Weszliśmy do gabinetu, już nie pamiętam, o czym ten dzieciak rozmawiał z tym psychologiem. W każdym razie było zupełnie naturalne, że ja w tym gabinecie tego psychologa rozbiłem namiot i z tym dzieciakiem poszliśmy spać. No i właśnie ten sen był nad ranem, także w tym śnie obudziłem się potem w tym gabinecie tego psychologa w namiocie. No i tak nieśmiało z tego namiotu wychyliłem się. No wiedziałem, że ten psycholog tam przy tym biurku swoim też tam drzema i taki zdziwiony pytam, ale to pan tak tutaj tak non stop, tak 24 godziny na dobę? No on mówi tak, no takie mam dyżury, tylko tak mówi do mnie, tylko nie hałasuj, posłuchajmy tych odgłosów przyrody i wtedy się centralnie właśnie obudziłem. Także jeśli jakieś małe podsumowanie naszego biwaku odnośnie wpływu tego wielkiego pana na,
na zdrowie ludzkie, no to po tej jednej nocy ja mogę powiedzieć, że wpływ jest w postaci plastycznych i takich niezwykłych snów. To jeden wpływ. Drugi, hałas. W spaniu mi to w niczym nie przeszkadzało. Przynajmniej tak mi się wydaje. Także to na razie takie dwa wnioski. Poza tym kawa nam się zaraz zrobi. Tak jak wam wspomniałem, w nocy, no niestety zapomniałem śniadanie obiadu. Czyli śniadanie obiadem będzie kawa. Potem jeszcze ten pan, żeby tak z energii nie opaść. No i tak. Na zdrowie. Dobra, ale gorąca. W klubie ciekawej książki prezentuję wam książkę pana Waldemara Witkowskiego Tworzenie rzeczywistości, czyli praktyczny podręcznik obsługi człowieka. Tak jak śmierć nie jest końcem, tak i narodziny nie stanowią początku. Jesteśmy wieczni, bo życie jako fenomen jedności w wielości i wielości w jedności jest wieczne i tylko od nas samych zależy, jakie pełnić będziemy jeszcze role. Czy można uznać człowieka za automat? Czy możliwe jest odnalezienie i opisanie mechanizmów jego postępowania? Czy znając te mechanizmy można siebie przeprogramowywać i przestawiać zakresy swoich doświadczeń i doznań? Czy można mieć wpływ na swój los? Są tacy, którzy twierdzą, że tak. Waldemar Witkowski, autor książki Tworzenie rzeczywistości, jest mistykiem w precyzyjny, inżynierski sposób łączącym to, co duchowe, z tym, co materialne. Choć jest postrzegany jako nauczyciel duchowy, sam określa siebie jako katalizatora pozytywnych przemian zachodzących aktualnie na naszej planecie. Pracuje indywidualnie i z grupami. Jego intencją jest pobudzenie człowieka do szukania i odnalezienia swojej prawdziwej, wiecznej tożsamości. Mając 11 lat przeżył traumatyczne chwile, które stały się silną motywacją do nieustannego poszukiwania prawdy. Jedni mówią o nim, że posiadł wiedzę z wyższych gęstości, inni, że głosi herezję. Jednak nikt nie pozostaje obojętny na prezentowane przez niego treści. Moi drodzy, książka, która może, jedna z tych książek, która ma potencjał do zmiany życia czytelnika. Spis treści. Rozdział pierwszy. Wielki wybuch, czyli propoczątki naszego istnienia. Tworzenie rzeczywistości, czyli proces tworzenia i doświadczenia przejawiającego się wokół nas życia. Przebłyski boskości, czyli istotę, jaką jesteśmy naprawdę. Makro i mikrokosmos. Fala życia, karma, reinkarnacja, dynamiczna DNA, uśpiona świadomość, trójwymiarowa rzeczywistość, przechodzenie do czwartej gęstości, samoobserwacja i samokontrola. I co tam jeszcze? Droga do boskości, życie, czyli fenomen jedności w wielości, wielości w jedności, kim jestem tu i teraz, samopoznanie, świadoma decyzja, integracja wewnętrznego skrzywdzonego dziecka, ośrodek mocy. Sami dokonujemy wyboru, to czego pragniesz nie masz, wzmacnianie wzorców, metoda krótkiego dystansu, samoakceptacja, sztuczna rzeczywistość, rytuały i afirmacje, aktywatory rzeczywistości, uzdrawianie relacji, krótka ścieżka, wielki portal, pytanie i odpowiedzi, wstęp, pytanie i odpowiedzi. Moi drodzy, z całego serca polecam. Książka bardzo ciekawa, bardzo interesująca. Na pewno warto się z nią zapoznać.
drodzy, nasz pobyt pod wiatrakiem nieubłagalnie się kończy. Jak widzicie, obóz zwinięty. Pozostawiamy po sobie ślady butów, trochę wygniecionej trawy i tyle. Wszystkie śmieci zabieram jak zawsze ze sobą. Jeśli jestem w stanie, zabieram też te pozostawione przez innych. Wnioski końcowe. Wiatrak w ciągu tej nocy nie miał na mnie jakiegoś znaczącego wpływu, jeśli w ogóle jakiś miał. Niezbędne są kompleksowe, złożone i długotrwałe badania na temat wpływu turbin wiatrowych na organizmy żywe. Ja ze swojej strony zrobiłem co mogłem. Mam nadzieję, że temat wiatraków Was zainteresował, tak jak i mnie. I do następnego razu. Pa, pa.